Cześć, z tej strony Filip. Jeżeli do tej pory słyszałeś o czymś takim jak Forex, giełda Forex i do teraz nie masz bladego pojęcia, czym to właściwie jest i jak na tym zarabiać, to nagranie pokaże Ci w prosty, przystępny sposób, jak to wygląda i z czym się to w ogóle wiąże. A jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, no to witam Cię gorąco w świecie tradingu i polecam już teraz zasubskrybować kanał, zostawić dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nadciągających nagraniach. Pojawiają się one w trybie dziennym i przerabianie ich na pewno spowoduje, że dużo szybciej odnajdziesz się w tym świecie i dowiesz się, jak zarabiać na giełdzie, jak zarabiać na rynku Forex, na kontraktach terminowych, generalnie na tradingu. Ja już nie przedłużając przechodzę do tego, czym właściwie jest rynek Forex. Jeśli kiedykolwiek podróżowałeś do innego kraju, być może musiałeś dokonać wymiany swoich pieniędzy. I to już wtedy uczestniczyłeś w handlu na rynku Forex. Forex jest skrótem od Foreign Exchange, co oznacza wymianę zagraniczną. Jest to jednak coś więcej niż po prostu kantor wymiany walut. Dla przykładu. Firmy kupują towary z innych krajów, aby je kupić, muszą najpierw uzyskać lokalną walutę, tak jak my, kiedy jedziemy na wakacje. Różnica polega na tym, że wymieniają ogromne kwoty. I w momencie, gdy te firmy wymieniają te ogromne kwoty, to są w stanie przesunąć cenę, ponieważ popyt na walutę, której potrzebują, rośnie. A gdy popyt rośnie, cena również rośnie. Wraz z tymi nieustającymi wymianami na całym świecie, kursy walut stale się zmieniają, tak to po prostu działa. Waluty w momencie, kiedy są wymieniane, mają określony kurs wymiany. Tak jak na każdym rynku, cena waluty jest określana przez prawo popytu i podaży. Jeśli jest wielu ludzi lub firmy, które chcą zamienić euro na dolary, zmieni to cenę dolara. Dolar wzrośnie w stosunku do euro i kurs wymiany ulegnie zmianie. Skorzystajmy z przykładu, który być może wyjaśni Tobie, w jaki sposób możesz na tym skorzystać. Powiedzmy, że mieszkasz w Europie i poleciałeś na wakacje do Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy, że wymieniłeś swoje 500 euro na dolary amerykańskie po kursie 1,4 za dolara na każde 1 euro. Masz 700 dolarów, ale w ogóle nie wydajesz tych pieniędzy, więc nadal masz 700 dolarów w momencie, kiedy wrócisz. W międzyczasie kurs wymiany uległ zmianie i teraz wynosi 1,3 dolara za każde 1 euro. Zamiast więc odzyskać swoje 500 euro, w rzeczywistości otrzymujesz 538,5 euro tylko za to, że trzymałeś swoje pieniądze w dolarach, podczas gdy kurs wymiany się zmienił. Tak właśnie działa to na rynku Forex. Kupujemy określoną ilość waluty, trzymamy je, podczas kiedy kurs wymiany się zmienia. Następnie zamieniamy tę walutę z powrotem, zarabiając pieniądze po drodze. Jak zdecydować, kiedy jest właściwy czas na kupowanie i sprzedawanie danej waluty, jest dokładnie tym, czego możesz dowiedzieć się z naszego panelu edukacyjnego, do którego link znajdziesz w opisie tego nagrania. Bo pewnie, jak możesz sobie wyobrazić, podróżowanie po świecie i oszczędzanie trochę pieniędzy w budżecie z budżetu wakacyjnego, a następnie wymiana, to nie jest zbyt praktyczne podejście do handlu walutami. Na szczęście istnieje łatwiejszy sposób, żeby to robić. Można handlować walutami za pośrednictwem internetowych kantorów online nazywanych brokerami. Oznacza to, że możesz wymieniać waluty online przez cały dzień i korzystać z ciągle zmieniających się kursów wymiany, tak jak na przykładzie, kiedy wyjechałeś na wakacje, możesz kupić różne waluty i zarabiać na zmianach kursów walut. To właśnie jest handel na rynku Forex. Handel na rynku Forex online z brokerem ma wiele zalet. Możesz handlować na rynku Forex z domu lub dowolnego miejsca, gdzie masz połączenie z internetem. Rynek Forex nigdy nie śpi. Jest otwarty 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu, więc możesz dopasować się do Twojej codziennej rutyny. Nie potrzebujesz dużego kapitału, żeby zacząć. A tak naprawdę najlepiej zacząć się szkolić na kontach demonstracyjnych, gdzie nie ryzykujesz ani złotówki kapitału. Oczywiście będzie wymagało to trochę nauki, zanim zrozumiesz proces i to, w którym momencie kupić, a w którym sprzedać. Ale właśnie dlatego możesz skorzystać z panelu edukacyjnego, który pomoże Tobie nauczyć się handlować w sposób, który będzie pasował do Twojego stylu życia. Bo pamiętaj, że to Ty na końcu wybierasz określoną strategię i sposób handlowania. Mam nadzieję, że po tym krótkim nagraniu już będziesz w stanie każdemu wytłumaczyć, czym tak właściwie jest Forex i na czym to polega, w jaki sposób można tutaj zarabiać pieniądze. Zostaw like i komentarz, jeżeli nagranie się Tobie podobało. A jeżeli chcesz się zacząć uczyć, chcesz wejść w ten świat i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, to tak jak wspominałem wcześniej, w opisie do tego nagrania znajdziesz link do darmowego panelu edukacyjnego, gdzie możesz rozpocząć swoją przygodę. Widzisz polecane kolejne nagrania do obejrzenia, także miłego oglądania i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.